Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj trochę nietypowo, bo z pozycji siedzącej, a nie z podróży, ale muszę wam coś powiedzieć. Jak wiecie, zresztą Chorwacja się już skończyła. Chyba mam jeszcze jeden materiał, muszę zobaczyć, bo teraz nie miałem czasu obrabiać filmów, miałem już praca, także zostałem jeden materiał chyba za daru. No i powrót z podsumowaniem. Podsumowanie kosztów zrobię. Koszty są zbliżone co do zeszłego roku, ale wam wszystko powiem co i jak dokładnie. Natomiast dzisiaj chciałem nagrać materiał ze względu na to, że przysyłają do mnie coraz więcej osób jakieś paczki z jakimiś tam prezentami, magnesami, takimi rzeczami. I tego nie nagrywałem, nie mówiłem o tym. Jest to bardzo miła rzecz, że ktoś jednak docenia, że to moje starania i tak dalej, poświęcony czas, no bo jednak ten czas dla mnie to jest bardzo rzecz trudna do zdobycia. Sami wiecie, 2 tygodnie temu wróciłem lepiej. Z miesiąc temu wróciłem z Chorwacji, a do tej pory jeszcze nie ma podsumowania, także no pasowałoby wreszcie usiąść i w któryś wolny dzień. Wolny. Bardzo trudne słowo dla mnie i trudne do wykonania, no bo jednak praca swoje robi. Ale nie o to. Do rzeczy. Dzisiaj zrobimy unboxing. Unboxing paczki. Przyszła mi jedna paczka. Wcześniejszy paczek nie otwierałem, nie pokazywałem. Przyszła mi paczka od Piotrka. Piotrka z Gdańska. To zakryjemy, żeby nie było dane widać. Serdecznie pozdrawiam przy okazji Piotrka. Przyszła mi paka. Otworzymy ją, zobaczymy co jest w środku. Inne paczki były mniejsze zdecydowanie zawsze. A to magnesy były, a to jakieś tam jakieś upominki. Albo same pozdrowienia tylko. A zobaczymy co tutaj skomponował nam Piotrek. Aczkolwiek Piotrek do mnie pisał wcześniej. Prosił mnie również o parę rzeczy z Chorwacji. Także miód. Miód z orzechami chciał. Pierwsze w ogóle słyszałem o czymś takim, ale specjalnie dla niego znalazłem ten miód. Także Piotrek, dla ciebie też paczka jest w drodze i oczywiście magnesy. Magnesy mam, a zaraz to pokażę, co dla ciebie będzie, ale na razie otworzymy tą paczkę. Może ja postawię sobie to tutaj, żeby było lepiej widać i będę wyciągał. Dostałem tak, folię bąbelkową. To jest tak na ostresowanie, nie no, żartuję. To jest akurat, wiecie do czego, do zabezpieczenia. Dużo folii bąbelkowej. I aha, paczka w paczce. Jednak zmyłka była. Duża paczka, jeszcze tu mała paczka. Ciekawe, czy będzie jeszcze jedna paczka. Ale zobaczymy. Położymy to może tu. Ciekawe jeszcze, żeby... Tych chyba folii nie ma. Zobaczymy. Otworzymy tą. Pierwszy magnes. Lodówka się zapełnia, proszę bardzo. Magnes z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Proszę bardzo, zobaczcie, jaki magnes. Bardzo fajna sprawa. Pierwszy magnes. Akurat zbieram magnesy na lodówkę, ale już niedługo lodówka się zapełnia i chcę zrobić sobie tą albo tą ścianę płytą taką, żeby móc przyczepiać magnesy, albo tu zrobię taką ścianę. Też właśnie na magnesy. Zobaczymy. Na razie jeszcze mam miejsce na lodówce. Także o, tu mam magnes Kaszuby, proszę bardzo. Bardzo fajny magnes Kaszub. Tu mam magnes Mazury, Kraina Bociana. Proszę bardzo. Następny bardzo fajny magnes. Mamy 3 magnesiki. O kurczę, tych magnesów to... No to w takim tempie Piotr to rzeczywiście mi miejsca braknie na lodówce. I proszę bardzo, znowu z Mazury. Proszę bardzo, ten magnes Mazur. Bardzo fajny zresztą. Powiem wam, że nawet nie spotkałem się z takim wykonaniem. Bardzo ciekawe. Aż otworzę z ciekawości, jak są wykonane te magnesy od spodu. Czyli, bo niektóre wam powiedzą, że rysują lodówkę. O, te są bardzo fajne, bo te nie rysują lodówkę, bo jest magnes miękki. Ale mam sposób na te magnesy. Jak jest magnes twardy, wystarczy nakleić jakąś naklejeczkę spodu i spoko, lodówka jest w stanie idealnym.
O, tu jakaś podkowa. O, proszę. Gdańsk, proszę bardzo. Podkowa na szczęście, to o, to podkowa na szczęście w domu zawsze musi być, także dzięki Piotrek, podkowa jest. I proszę bardzo, bryloczek do kluczy, ze Szczytna, proszę bardzo. Szczytno, bryloczek. No i widzę, że kolega na pełno. Proszę bardzo, następny. Polska, Gdańsk, otwieracz. Otwieracz do oranżady oczywiście. Albo piwa bezalkoholowego. O, żeż kurde, tych magnesów, no to rzeczywiście, no. Poszedł po całości, chyba obrabował całe stoisko. Kaszebę. To chyba kaszuby. O, kartelun kaszuby. Proszę bardzo. Kaszuby, zobaczcie sobie sami. O, tutaj. Co mamy dalej? Mamy, proszę bardzo, Pisz. O, przez Pisz często zdarzało mi się przejeżdżać, jak jeździłem na Mazury. Pisz. Rucianie Nida. Proszę bardzo, byłem w Rucianie Nidy jeszcze swego czasu, jak nie zbierałem magnesów. I nie nagrywałem różnych materiałów. Fajne to miejsce. W ogóle ja uwielbiam Mazury, także Gdańsk. Proszę bardzo. No, Piotr Gdańska, także wszystko z Gdańska. Wbrew pozorom, ja pochodzę z Łodzi, a nie mam magnesu z Łodzi. Nie wiem, nie udało mi się nigdzie spotkać. Co tutaj mamy? Krynica Morska, proszę bardzo. Następna, no, jako przywieszka do kluczy raczej chyba ciężko będzie taka przywieszka, ale na pewno znajdzie swoje miejsce gdzieś na jakiejś ścianie albo ewentualnie jakiejś półce. Spokojnie wykorzysta się to. Wszystko będzie elegancko. Także magnesów jest cała masa magnesów. Super. Co tu mamy? Oho, to chyba wiem po co te magnesy. Te otwieracze, proszę bardzo. Takie prezenty to mi się lubi. Jubilejna chruska. Gruszkowe, jakiś likier gruszkowy. Proszę bardzo. Jaki to jest? Skąd to jest? Ze Słowenii chyba. Mi się coś kojarzy. Proszę bardzo. Napój gruszkowy, likierek. Żona też uwielbia takie słodkie trunki. Także na pewno będzie zadowolona. Następny trunek. No to widocznie chyba trzeba zrobić nie dość, że ściana na magnesy, to jeszcze galerię na alkohole. Proszę bardzo. Starowarska medowinna. Słowania też, Słowakia. Proszę bardzo, następny trunek. Takie coś, zobaczcie sobie sami. Tak to się prezentuje. O, do kamery, żeby widzieć. O, tak. I jeszcze jeden trunek. I wszystko. Jeszcze jeden trunek. Proszę bardzo. Delikatnie trzeba potwierać. Dobrze zabezpieczone. To i w transporcie wszystko, nic się nie stało. Śliwowica zbójecka. Proszę bardzo. No 55% objętości. No to rzeczywiście śliwowica. Bardzo fajna śliwowica. Lubię takie trunki. Jak najbardziej. Super. Dzięki Piotrek. Także mamy... Pokażę wam, gdzie to postawić z tej strony. Będzie widać? Będzie widać. Raz, dwa, trzy trunki. Trzy trunki i magnesów mam cały zestaw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 magnesów. Ja dla ciebie, Piotrek, też mam magnes. Przy okazji ci pokażę, gdzieś tu znajdę. O! Dla ciebie mam też magnesy z Chorwacji. Z Turanii, gdzie byliśmy w tym roku. O, Turanii. Mamy z Wyspy Pak, proszę bardzo, Wyspa Pak dla ciebie. Biograd, też koło Turanii jest Biograd, zwiedzaliśmy Biograd, też mam dla ciebie magnes z Biogradu. A ostatnio mi się zdarzyło być w Kazimierzu Dolnym, proszę bardzo, specjalnie dla ciebie z napisem Piotr, także dla ciebie magnes jest. Oczywiście miód, który ci obiecałem, mnie prosiłeś, też dla ciebie będzie. I coś specjalnego, dałeś mi trunki różne, ja też ci dam różne trunki.
Kupiłem wina od gospodarza w Chorwacji. To prześlę ci dwa wina czerwone i białe, bo te dwa wina wziąłem. Nie smakują, takie są no półsłodkie, takie można by powiedzieć. Nie za słodkie. O, idealne są, także te dwa trunki ci dam. I jeszcze, wiesz co, dostałem też, znaczy dostałem, kupiłem. To się nazywa rakija wiśniowa. Sherry rakija. Też ci odleję odpowiednią buteleczkę. Nie są to akurat zapakowane oryginalnie, ale to są po prostu od gospodarzy, którzy to robią na bieżąco. Także nie ma butelki, ale wszystko jest spokojnie od gospodarza, wszystko jest sprawdzone. Dam ci też te trunki. A dla was, widzowie, zostało mi jeszcze 3 magnesy. Zostało mi jeszcze pak dodatkowo, zostało mi Turani dodatkowo i zostało mi Biograd. Także te trzy magnesy dla trzech osób, które napiszą do mnie wiadomości prywatnej, czy na Facebooku jakoś, czy maila. Dane oczywiście znacie, pod filmem są moje dane. Przyślijcie, kto chce, kto zbiera magnesy. Bardzo chętnie wyślę komuś 3 magnesy. Oczywiście, jak ktoś ma życzenie, wysłaj magnesy do mnie. Też bardzo chętnie przyjmuję wszystkie magnesy, wszystkie trunki. Możemy karmić, poić misia, także nie ma problemu. Możemy w ten sposób też się bawić, możemy sobie też wysyłać różne rzeczy. Zawsze jakieś to będzie miłe takie zaskoczenie, jak przyjdzie kurier, czy przyjdzie Poczta Polska. No kurier to akurat różnie bywa z kurierem, wolę przez Pocztę Polską wysyłać. Także jak coś ewentualnie to... Także 3 magnesy są do rozdania. Ktoś chętny to... Zapraszam do wiadomości prywatnej, wyślę po jednym magnesie do 3 osób. Nie będę robił losowania, kto pierwszy, ten lepszy, także film zostanie publikowany pewnie już niedługo. A zresztą jak to oglądacie, to już jest opublikowany. A ja zrobię, po tym filmie zrobię wam podsumowanie z moich wyjazdów do Chorwacji. Jakie koszty w tym roku... Tak, kosztach zrobimy. Powiem troszeczkę o dojeździe, bo jechaliśmy jak zwykle przez Węgry. Drugi raz zresztą przez Węgry jechaliśmy. Zdecydowanie dla mnie lepsza droga. I moje spostrzeżenia, ale to będzie już w następnym materiale. To jest krótki filmik odnośnie paczki, bo paczka rzeczywiście była duża. Nie była tylko zwykłej kopercie, zwykłe jeden czy dwa magnesy. Tylko tutaj było rzeczywiście tych magnesów cały zestaw. Cały zestaw i trunki, także... Piotrek, na pewno tobie też będę wysyłał różne rzeczy. Teraz z reguły przywożę, jak jestem gdzieś na wyjazdach, przywożę więcej magnesów. Już chyba też 3 paczki poszły z magnesami do innych osób. To 3 paczki, listy. Także staram się zawsze zbierać. Wychodzę z założenia, że tam gdzie jestem, zawsze pamiątkowo dla mnie jest magnes. Jakiś alkohol oczywiście. Mam też różne galerie alkoholi, także... Tak to wygląda na chwilę obecną. Także w najbliższym czasie pojawi się materiał o podsumowaniu wyjazdów z Chorwacji i może jakiś wyjazd jeszcze się trafi. No zobaczymy. No powoli ta epidemia znowuż do nas wraca. Nie wiadomo jak to będzie, czy pozamykają nas znowuż w domach, jakieś kwarantanny, nie kwarantanny. Chciałbym jeszcze w tym roku gdzieś wyjechać, chociaż na jakiś weekend. Tak jak teraz byłem w Kazimierzu Dolnym, ale akurat niestety nie wziąłem kamery z domu. Tak szybki, spontaniczny wyjazd i tego nie zrobiłem. No, ale będzie jeszcze okazja, jeszcze coś nagram. Będą następne filmy. A poza tym zapraszam na drugi kanał, który oczywiście jest w zakładce. Odnośnie budowy i domu już nie, ale inne prace wykończeniowe, które wokół domu jeszcze robię. Także coś tam zawsze się pojawia. Może nie regularnie już, bo już swoje prace wszystkie skończyłem. Ale gdzieś tam po rodzinie, może gdzieś po znajomych jeszcze jakieś tam remonty robię. Może komuś się przyda jakaś informacja, na siebie, jak podę płytki, jak coś robię i tak dalej. Także zapraszam was serdecznie i oglądajcie, czekajcie na moje filmy. Nie są to teraz vlogi takie systematyczne, tylko po prostu z wyjazdów, jak się trafi jakiś wyjazd, to coś tam nagrywam, rzucam. I widzicie, co się u mnie dzieje. Także trzymajcie się i Piotrek, jeszcze raz dzięki za paczkę. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.